Dynamika pandemii w Polsce niestety przyspieszyła. Ostatnie 4 dni przyniosły istotne wzrosty nowych zachorowań z 250 do ponad 400 przypadków dziennie. Ta nagła zmiana przyrostów o około 60-70% świadczy o tym, że w Polsce pojawiły się nowe źródła transmisji wirusa. 5 kwietnia w Polsce to był 12 dzień pandemii przy założeniu, że jej pierwszy dzień przypadł na 1000 pierwszych potwierdzonych zachorowań. I jeżeli zastosujemy tę samą definicję do innych krajów Europy, można zdecydowanie stwierdzić, że Polska nadal utrzymuje się w zdecydowanej czołówce, jeśli chodzi o hamowanie tempa rozwoju epidemii. I to jest z pewnością nasza wspólna zasługa, natomiast święta Wielkiej Nocy mogą to zmienić. I pamiętając o tym, zachowujmy się odpowiedzialnie. Spotkania z rodziną, podróże do innych miast to ogromne ryzyko epidemiczne. Ja na przykład zostaję w Warszawie wyłącznie z najbliższymi domownikami. Jeżeli chodzi o Europę ogólnie, no to tutaj te kraje, które miały do tej pory bardzo, bardzo dużo zachorowań, nadal ta dynamika jest bardzo duża. We Włoszech nieco ta krzywa zaczyna się wypłaszczać, co nie oznacza, że jest lepiej. Po prostu dzienne przyrosty są mniejsze. W Hiszpanii jest podobnie, natomiast jest tam cały czas bardzo ciężko. Natomiast jako pracownik Banku Millennium mam wielu przyjaciół również z Portugalii. Portugalia tutaj o 2 dni wcześniej niż Polska potwierdziła pierwsze zachorowania na własnym terenie. I Portugalia to jest też znacznie mniejszy kraj niż Polska. Jednak tempo rozwoju epidemii tam było i nadal jest istotnie wyższe niż obserwowane w Polsce. Natomiast co dosyć pozytywne, to po kilku dniach bardzo wyraźnych wzrostów dzienne zmiany są obecnie na w miarę stabilnym poziomie również w Portugalii. I tak od początku kwietnia obserwuję około 700-800 nowych zachorowań dziennie bez wzrostu, bo tutaj te właśnie zmiany dzienne są bardzo istotne. I tutaj Portugalia wdrożyła też szereg takich bardzo podobnych restrykcji do Polski, natomiast zrobiła to kilka dni później. Bardzo wiele w internecie pojawia się analiz w przeliczeniu na milion mieszkańców. Tak? I w początkowym etapie rozwoju epidemii takie porównania krajów pod względem liczby chorych na milion mieszkańców nie mają większego sensu. Na przykład właśnie to Portugalia, czy Polska, czy inne kraje, takie jak Czechy, dosyć małe. Natomiast kiedy już ta epidemia zaczyna się trochę rozwijać, no to takie porównania już coraz większy sens mają. I teraz no, to jest taki pierwszy moment, gdzie możemy to zaczynać robić. I ja tutaj przygotowałem takie zestawienie właśnie, jaka jest liczba chorych, zdiagnozowanych chorych na milion mieszkańców. I to na świecie, na całym świecie średnio 161 osób. Natomiast w Polsce ten wskaźnik wynosi około 100 w tej chwili, chyba około 107. I tutaj zgodnie z epidemiologią, to ten taki próg 100 to jest moment, kiedy wdraża się takie dosyć restrykcyjne działania. I Polska zrobiła to znacznie wcześniej, bo zrobiliśmy to około 2 tygodnie temu. Więc no naprawdę ewidentnie tutaj te działania są widoczne. I porównując Polskę chociażby do tej gęstości tej choroby na milion mieszkańców, no to w Europie jesteśmy no zdecydowanie również w czołówce, bo chociażby Czechy 425 osób w porównaniu do 107 osób w Polsce, a tam, gdzie jest najgorzej, czyli na przykład Hiszpania, to jest 2776 osób na milion mieszkańców. W Portugalii wcześniej wspomnianej to jest około 1100 osób. Europa jest bardzo ważna, natomiast w Stanach Zjednoczonych w tej chwili dzieje się tragedia, jest po prostu dramat. Tak? I też w dniu 5 kwietnia, bo ja analizuję dane po prostu z wczoraj, bo te dane wtedy pobrałem z odpowiednich źródeł, mieliśmy ponad 335 tysięcy zachorowań na COVID, co stanowi 26% łącznie chorych ludzi na świecie, potwierdzonych chorych. Natomiast populacja USA to jest 331 milionów mieszkańców, co stanowi 4% populacji światowej. Widać, jaka tu jest dysproporcja również, tak? Jeżeli chodzi o tą populację. I jeszcze też i populację chorych i populację ogólnie ludzi mieszkających w Stanach Zjednoczonych w stosunku do populacji światowej. I teraz jeszcze warto powiedzieć, że w samym Nowym Jorku, to jest epicentrum, no i tam jest naprawdę dramat, no bo tam jest blisko 100 tysięcy osób chorych, chyba 80 tysięcy w tej chwili, więc znaczna część tych 335 tysięcy, więc można sobie wyobrazić, co w takim Nowym Jorku się w tej chwili po prostu dzieje.